spokojnie. Dobra, spoko. To jest w ogóle close quarters? Tak. Tak. Bliskie komnaty. By to co powiedział. Może ja załączę jakąś muzykę? Co wy na to? Zaraz tutaj coś puścimy. Ja muszę pościągać troszeczkę muzyki. Jest taki serwis, wiesz, który odpalasz sobie to w... Teraz jak to działa, żeby ci powiedzieć. Jest taki serwis, na którym muzyka możesz po prostu płacisz miesięcznie ileś tam. Mhm. Ja pierdzielę, ale nie mam refleksu. I możesz ściągnąć każdą muzykę, jaką tylko chcesz. Każdą. W ciągu miesiąca możesz ściągnąć 20 milionów utworów. I za 25 zł masz. Tam możesz, jak to się nazywa? No właśnie coś tam... Adam ten, który tutaj ze mną współpracuje, on to wszystko zna dokładnie. No to tam Adama w sumie mam, to gdzieś może podpytam go. Ja pierniczę, ale mi się ciężko strzela, masakra. Nie mam problemu z koncentracją, takie, że szok. O! A, to kurde, dobra, ja załączam muzykę, to już zaczynamy grać w Butterfielda. W Battlefieldzie nadchodzę. Teraz tylko scenę jeszcze trzeba przełączyć, zapomniałem. A, przełączymy. Chyba była tak, gry. To. Będzie ok. To jest jeszcze przechwytywanie z gry. Kości Battlefield 3. Dobra. Co to jest to normal? Je... Kurde, na normalu odpaliłem, masakra. Jedziemy. Na normalu? To fajnie, ja tam lubię normal. Nie jest aż tak źle. Dobra, jeszcze tylko będą ludzie musieli mi powiedzieć, czy jest dobrze głośność z gry. Czy może za głośno jest? Gram jakby co inżynierem. Oho, dostałem. Wiecie, to muszę sobie przestawić gdzieś tutaj. Nie mogę grać na normalu. A tam. A. Patrzcie. A, mam cię. Kurde. Okej, dobra. Ewentualnie minimalnie ciszej, dobra. Ja tutaj tak właśnie... Damy tak gdzieś tyle. Może będzie okej. Dobra, kim w ogóle grasz? Żołnierzem. To mój jest, Jezus Maria. Po swoich będę strzelał. Nie jestem w stanie grać na normalu, ja tego nie jestem w stanie pojąć. Że do kolesia trzeba 5-10 pocisków wsadzić, żeby go załatwić. No, to jest normalne. Kwestia przyzwyczajenia. Wow, z granatnika koleś strzelił. O! Nie powinno ciąć, ja mam 0 opuszczonych klatek. Trzymaj, pierwsza pomoc. A, przyjęli nam C. Zmieniłem myszkę na tą... Zmieniłeś myszkę? Razem na Gamolten mam teraz. O, to dobry wybór. Dostałem. Tu troszkę inną maczułość, wiesz? Czy to tam wszystko do ustawienia jest? Tak, tylko ciężko. Zrobić to samo, co się miało. A zmieniłeś po prostu, bo tamta ci nie odpowiadała, tak? Nie, odpowiadała mi. Tylko mi podesłali z Razera, wiesz? Mhm. Do testów. Ach, kurde, widzieliście tą akcję? Była masakra. Masakryczna akcja. Ile mam lat? Ja mam lat prawie, że 18 w maju teraz będzie. I możecie wywnioskować, że lat 17. Jezus.
Siemano wszystkim, którzy wpadli. Gramy sobie w Butterfielda. Rok ma nową myszkę, się nazywa Razer Naga Molten. Jest on taka sama jak ja mam, tylko że ma taki inny swój wzorek. I ona jest chyba gdzieś tam ulepszona w jakiś tam... Ma właśnie ten przycisk taki, który jest normalnie u ciebie na środku, za kółkiem myszki. Właśnie to, ja mam tutaj. To jest przy palcu lewym. Wiesz, jakie to jest świetne? Ja to kocham. Ja też to mam przecież. Jak na przykład, mój brat teraz sobie kupił właśnie gdzieś tam, dostał na święta w sumie tą Epic i kurde, jak ja próbowałem na niej grać, to straszne, to aż mój palec też się... nie mogę. To jest kwestia przyzwyczajenia się, wiesz, bo ludzie na przykład mówią, o, mi się palec ześlizguje, a u mnie nie, u mnie po prostu tak szybko się do tego przyzwyczaiłem, już bez tego nie mógłbym grać. Ja nie mogę sięgnąć do tego, ani do tego nie mogłem sięgnąć na środku. Ani do tego, co jest teraz, też nie sięgam. Au! Remis mnie. Gdzie mieszkam? Mieszkam w Gorzowie Wielkopolskim. Oh jeez, jeszcze dostałem wskrzeszenie. Wow. Ja w ogóle zeskakuję. No nie, aha, bo tam ugadałeś się gdzieś tam z ludźmi z Razera, co? Tak. No, przy okazji ci, którzy się zajmują tą taką, powiedzmy, dystrybucją Razera w Polsce, to oni też się zajmują Avermedią, wiesz? O proszę. I no, ty chyba, Dante, coś mówisz, że masz jakieś może rabaty na tą Avermedię. Jak coś, to tam pogadamy jeszcze o tym, Dante. Ale ja właśnie myślałem, czy może gdzieś tam może nie pogadać z Kejami. Bo też teraz mi... Wow. Teraz będzie się hajs zgadzał, ponieważ przychodzi wypłata z YouTube'a i zamierzam, wiesz, zrobić taki, za tą całą wypłatę, jakiś konkurs, wiesz, PewDiePie pokupować i te sprawy. Mhm. Wiesz, i czy może mnie sprzedali po jakiejś mniejszej cenie, czy coś takiego, z jakimś może rabacikiem na konkurs, czy coś. No zobaczymy, bo ja też tam często ich polecam, nie? My ten twój poradnik, który zrobiliśmy z Adamem, to też w oparciu o Keje. To oni ze mną mają dobrze. No, nie mają powodu do narzekania. No. W sumie można się przyzwyczaić. Oś się do tego normala. No, wiesz sam. Kluczem jest strzelanie w głowę. Ja się dosyć szybko zdrowieję, ale przyznam, że ta choroba, co, to już odpowiadając na pytanie. O. Że nic mnie tak nie dobiło jak ta choroba, to naprawdę przez jakiś czas miałem, przez te dwa dni to było jedno z najgorszych okresów, jaki miałem ostatnio. Zaraz sobie wezmę supporta i będę ciął tutaj, kurde. O, jak kosi Nexo. A? Aj, kurde! Kurde, to Paddy, ale ty żeś wtedy tą Irelią grał, kurde. Nerwa Irelia ogólnie. Czy ja gram przeciwko, czy razem z Rokiem? Nie wiem w sumie. Jesteś w US czy w ruskich? Nie wiem, w US. W US? Aha, no to jesteś... Nie, to jesteśmy przeciwko. Gramy przeciwko sobie. Jeszcze się nie zabiłem. No, jak już się nie spotkaliśmy specjalnie. Ale to może gdzieś nastąpić. Próbujemy się tędy. Kiedy LOL? Nie wiem, wczoraj graliśmy, spokojnie. Ja tam będę wszystko, będziemy dawkować sobie. Jeszcze muszę dzisiaj nagrać odcinek na YouTube'a. Ogólnie to miałem tak, że jak jednego dnia nie nagrałem odcinka, znaczy zawsze było tak, że nagrywałem jednego dnia i w nocy wysyłałem, żeby było na drugi dzień. Mhm. I zawsze na przykład jak tego pierwszego dnia nie nagrałem odcinka, to już mówię, że kurde, na drugi dzień nie ma odcinka, bo tego po prostu nie wyślę, nie? A teraz to tam bez problemu, wiesz, zaraz sobie coś nagram i mogę sobie spokojnie wrzucić, bo i rendering, i wysyłanie to jest dosłownie nic. Teraz... Jebujemy punkcik! Ja dzisiaj w ogóle nie wrzucę filmów na YouTube, a jutro prawdopodobnie też nie, tylko ten vlog poranny.
Jo, wcięło go. Vlog poranny, aha. Ja po prostu nie mam siły nagrywać na YouTube. Mówisz? Ja też czasem mam taki okres, że aż po prostu albo nie wiem co nagrać, bo mi się po prostu tak mega nie chce. Wiesz co, takich sytuacji to ja nie mam, bo zawsze mam co nagrać i zawsze mi się chce, tylko czasami po prostu. Teraz akurat, wiesz, no, nie jestem w stanie tak za dużo gadać, gardło mnie trochę boli i mam problemy z koncentracją, za mało spałem albo źle spałem, bo to wiesz, takie spanie, że co chwilę się budzisz. Aj, kurde, dorwałeś mnie. Znaczy, wiesz co, nie że mi się tak nie chce nagrywać, tylko że mi się w ogóle wtedy nie chce grać w nic dosłownie. I wtedy siedzę, wiesz, przed kompem albo gdzieś tam na internety sobie sprawdzam, ewentualnie coś tam innego robię. Shit. Używanie claymorów na normalu to strata czasu. No, ja miałem taki filmik, gdzie biegałem po claymorach sobie. Dostałem. Masz tu apteczkę. Zajmujemy. A z tym nożem. Ludzie mi mówią, Nexus, rok w basenie na bank. Nie byłem tam. Grałem w Skyrima, oczywiście, że grałem. Kurde, tylko jedyny ból jest taki, że na Steamie nie ma dostępu do dodatków do Skyrima. Znaczy są, jak masz klucz, nie? No właśnie, wiem. To wbijasz ten klucz i ci normalnie ten, ale nie można go kupić tam. Aha, a można gdzieś go na kejach chyba kupić, no, tak? No na kejach kupiłem i normalnie, polska wersja, wiesz, ze wszystkim. A, to świetnie, fajnie, to ja sobie zaraz też pójdę załatwić. W tym razie, no kurde, właśnie, tam są chyba dwa dodatki, czy dopiero jeden jest? Są dwa, ten jeden taki z mieszkaniem, czy coś, a drugi ten Downguard. Downguard, a Dragonborn to tam jeszcze nie Dragonborn ma Dragonborn będzie dopiero 15 lutego. Co sądzisz o Razer Lahesis? To jest chyba myszka z tego co wiem, ale jakoś niespecjalnie nigdy się przyglądałem jej. Nigdy się nie przyglądałem jej. Więc ja tam dużo na jej temat nie powiem. Jedyne co wiem to Razer Dead Adder, Naga. Wow. Aj. Już nie miałem siły biegać, po prostu się zacząłem się skradać. Nie wiem. Dostałem. Ale i dostałem resa. Uwaga, cel zneutralizowany, odbiór. Biegli w trójkę na mnie. Straszna sytuacja. Kurde, cały czas ginę, coś, jakaś passa mnie dopadła. No, czasami tak jest, że kilka razy pod rząd. Strasznie. Kurde, wpadłem chyba na coś, jakiegoś właśnie claymora albo coś takiego. Kurde, ale akcje teraz idą. Kurde, ale koleś mi biegał przed oczami. Za nim stoi trzech kolesi, a ten biegnie na mnie, wiesz, i się odbija ode mnie w przód, w tył, Jezus. Zamiast paść albo coś. I zabili mnie i jego. A ja, wiesz, strzelałem przez niego, bo to normal, to wy. Ale nic nie mogłem trafić, bo mi cały czas w twarz, kurde. Najgorsze jest to, że twoi są jak tarcza. Wow, wyskoczyłem na kolesia bez naboi, świetnie. Znowu następny mi podbiegł. Ja przed chwilą strzelałem w kolesia, który dopiero się zespawnił. I wiesz, i miał tą spawn protekcję, to cały magazynek w niego wystrzelałem. Jest głupia ta protekcja. Ona troszeczkę za długo trwa. No. Ona w zasadzie ona powinna trwać do momentu, w którym się nie ruszysz.
Znaczy wiesz, tam się nie ruszał specjalnie. Cause I'm a virus, so dirty like the old Osiris. I never tiptoe when I'm on papyrus, cause my words bleed through, band-aids can't hide this. And I just get on my ride and blast off. My scheme's so Ponzi, I'm a Madoff. Weekend with Bernie, Donzi boat burning, cigarette boat, the speeds are unearthly. Chilling in the harbor, as if I swam there. I like my health, but I still jam there. I got my jam box cut to 11, and I'm E-dub, I don't know any evidence.